Siemanko, z tej strony Kamek i witam Was w kolejnym odcinku kariery Hoffenheim. I teraz mamy kolejną kolejkę, chyba już piątą niemieckiej Bundesligi i gramy z Augsburgiem. Tak więc będzie dosyć ciężki mecz, tutaj jeszcze próbuję coś podzmieniać przed meczem, no ale lecimy, zachmurzenie nad stadionem, no ale miejmy nadzieję, że to tak jak zaczęliśmy sezon, tak będziemy w niego dalszą część szli i że dalej będziemy zdobywać te bardzo cenne punkty, które na pewno się przydadzą, tym bardziej na naszym boisku, mając pod uwagę to, że następny mecz gramy z liderem, czyli z Bayernem. No ale dobra, początek meczu, 12 minuta, ładne podania na skrzydłach, teraz piłka poszła do środka, Roberto Firmino szuka tutaj kogoś do podania, znajduje Polański do Lacazette, Lacazette oddaje do Aqua, ten strzela, słupek, piłka spada pod nogi Szroka, no i Szrok tutaj wielkie zamieszanie, bramkarz nie popisał się interwencją i wygrywamy w 15 minucie 1-0. Minuta 19, mamy rzut wolny z dosyć dobrej okazji dla Polańskiego. No i Polański próbuje uderzyć tak jak w ostatnim odcinku, gdzie zapakował piłkę w okno w ostatniej minucie, ale tym razem bramkarz popisał się świetną interwencją. Kolejna już 38 minuta, teraz Augsburg atakuje na skrzydle, szuka miejsca, dośrodkowanie tutaj, napastnik i obrońca minął się z piłką, główką chcieli to wybić, no i Ochl zmienia wynik meczu na 1-1, bardzo ładny wolej. No i kolejna, 43 minuta, tak więc bardzo szybko ten Augsburg nas zaatakował, chciał odrobić te straty, tutaj zły wślizg, kolejny zły wślizg, no i drugi gol już tego zawodnika, przegrywamy 2-1. Tu już druga połowa, 57 minuta, ładne podanie Lacazette do Kelvina, no i tutaj Kelvin pokazuje, że ma te triki, ma 5 gwiazdek, no i fantastycznie zabrał piłkę, minął jednego obrońcę i umieścił lewą nogą piłkę w siatce, długi słupek, mamy 2-2, no i Kelvin uciszał tutaj kibiców, którzy już buczeli na niego, że nie zdobyła bramek. Tutaj ładną walką popisał się jeden z naszych skrzydłowych, wziął ślizgiem, zabrał piłkę z linii, no i to się opłaca, jak widzicie, Advincula, świetnie uderzenie zza pola karnego i mamy 3-2 i 3 punkty w tym momencie są nasze. No ale mamy jeszcze 90 minutę, przeciwnik ma rzut wolny, ale na szczęście strzelił zbyt wysoko. No i tak kończy się ten mecz, 3-2, bardzo cenne 3 punkty u nas, mimo że przegrywaliśmy 2-1, to wracamy i wygrywamy 3-2. No tutaj mamy powołania do kadry, oczywiście Eugen Poloński też dostał powołanie. No i kolejny bardzo ważny mecz, Bundesliga. Szósta kolejka z FC Bayernem, który nie przegrał jeszcze ani jednego meczu. No i Bayern wychodzi w najmocniejszym składzie. Ja tutaj szukam zawodników, którzy mogą być zmęczeni, którzy chcieliby odpocząć w tym meczu. Oczywiście każdy by chciał zagrać z tak ważnym przeciwnikiem, ale postanowiłem posadzić Kelvina na ławce i wrzucić innego skrzydłowego. No i zaczynamy. Bardzo ważny mecz. Tutaj liczyłem chociaż na jeden punkt, zwłaszcza, że był to mecz na wyjeździe. Także tutaj bardzo, bardzo ważny mecz. No i początek spotkania już mamy. To jest, nie widzę, która to jest minuta. To jest 28 minuta. No i Toni Kroos zaczyna ładnie tu przeszedł naszych obrońców. Na szczęście odbieramy mu piłkę. Wybijamy. Niestety przejmuje to Bayern. No i znowu Toni Kroos próbuje tutaj podanie do Shakiriego. Znowu Kroos. I tutaj już myślałem, że będzie bramka, że już będziemy przegrywać 1-0. Na szczęście tak nie było. 45 minuta, koniec pierwszej połowy. Znowu tracimy piłkę w połowie boiska. Bardzo złe są te straty, bo takim zawodnikom jak Bayern, takim dobrym, to nie można tak pozwolić na takie kontry. No i to się właśnie zemściło w końcówce pierwszej połowy. Mario Mandzukic umieszcza piłkę w siatce. Mamy 1-0. 64 minuta, tutaj próbowałem za wszelką cenę jakby wrócić do meczu, Rudy chciał strzelić, ale bardzo ładnie popisał się Neuer, bardzo dobrą interwencją. Tutaj mamy kolejną akcję, ładne dośrodkowanie i znowu Toni Kroos próbował umieścić piłkę w siatce głową, na szczęście obok bramki. Kolejna akcja, to jest już 77 minuta, tak więc już ten mecz zbliżał się do końca i szukałem swojej okazji za wszelką cenę i Lacazette, nasz Francuz, tak dobrze, że go ściągnąłem. Zobaczcie, jak fajnie minął obrońcę. Takich obrońców z Bayernu jest naprawdę ciężko minąć, a on zrobił to bardzo łatwo.
82 minuta, ładne podanie do środka. No i tutaj, panie sędzio, czy to był faul? No proszę pana, niech pan mnie tu nie oszukuje. No byłem załamany, że taki czysto mi się wydawało, że Wayne odebrał piłkę. Niestety strzela Robben i mamy 2 do 1. Tak więc już w tym momencie wiedziałem, że raczej remisu nie będzie. Na pewno już nie wygramy. Tym bardziej, że w 89 minucie znowu niby Wayne sfaulował, co było bardzo głupotą, bo bardziej Robben wpadł na mnie niż tutaj był faul. No i dostaje żółtą kartkę. Dobrze, że nie dostał żółtej kartki za faul w polu karnym, bo już byśmy mieli jednego zawodnika mniej. Tutaj piłka odbija się od muru, wpada pod nogi prosto Javi Martineza i przegrywamy 3 do 1. Tak więc nie zdobędziemy 3 punktów, ani jednego. Wyjeżdżamy od Bayernu z zerowym dorobkiem. Tak więc trudno. Monachium zostawiam bez punktu. No a my pokażę wam teraz tabelę. Tak się prezentuje. Jesteśmy na 6. miejscu. Mimo, że tam dwie drużyny mają jeden mecz więcej od nas, to tak się prezentuje tabela. No i więc to by było na tyle. Mamy 11 punktów, 3 wygrane, 2 remisy, 1 przegrana. Trzymajcie się do następnego odcinka. Jeżeli podobało ci się, to daj łapkę w górę. Do usłyszenia. Na razie.